Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii Enter the Gungeon. Musiałem zrobić przerwę od Eldest Souls, bo... No... O kurde... Dzisiaj jeden boss padł, z którym się biłem. Z jakiejś tam wyliczenia mi wyszło 100 razy. 100 podejść do niego było. No i dzisiaj próbowałem też tego drugiego, ale drugi... Nie powiem, że jest gorszy, ale no, to nie jest tak, że tam się podchodzi do bossa i 5-7 razy jest po nim, bo ta gra się opiera na walkach z bossami. No niestety tarcza się zepsuła, ale nic to. O kurde, tam książka jest. Czy to będzie słabe przejście? To się okaże. Elder Souls, Boss Rush, no pomyślałem sobie, że to jest właściwie Enter the Gungeon daje mi takie poczucie, że no, trzeba odpocząć od tego typu roguelike'ów i po Fury, która była grą też trudną, ciężką, no ale uparłem się, pomimo że były tam no, ułatwienia, tak jak tam pokazywałem na filmie, że Fury można przejść właściwie w 10 minut, tych bossów przelecieć właściwie. Wyszedł na PS5, wyszło Returnal, które też jest roguelike'iem chwalonym i super. No ale tutaj w Elder Souls nie czytałem za dużo. Zobaczyłem, że pixel art, jakieś tam parę ruchów postacią, pan z mieczem. Stwierdziłem, to będzie coś jak Morbid the Seven Acolytes. Zagrajmy! No ale pokonałem pierwszego bossa, idę dalej, drugi boss. No to już coś było nie tak. No ale z drugiej strony, jakbym na przykład wiedział, że wyszła taka gra w stylu pixel art, że opiera się na walkach z bossami i że jest piekielnie trudna, to tak chciałbym w nią zagrać. Więc nie żałuję, że zacząłem. Chociaż nie jest łatwo, no. Tutaj jak widać, nie powiem, że jest trudno, ale też jakoś mi specjalnie super nie idzie jak na początek. Już nie takie rzeczy tu się robiło, ale chciałem zobaczyć, tak nagrać taki odcinek gdzieś, przerywnik. A w ogóle sprawdzałem, że w Enter the Gungeon gram już 44 godziny. No, pewnie teraz z tymi tutaj to już jest więcej, 46. Fajnie w PS5 widać tam gdzieś w profilu chyba. O, to akurat będzie słabe przejście. C4 przyklej i zapomnij. Chyba nie jest za dobra rzecz. Ale mamy tu jeszcze zieloną skrzynkę. W profilu można sprawdzić, ile się. No i kusza. Kuszo, strzelba. Czyli jak się skończą chyba strzały, wtedy się strzela z kuszy. Z nabojów. Czy po przeładowaniu? Zaraz sprawdzimy, mam 3 strzały. Nie, ona tak przeładowuje trochę jak. Jakaś strzelba, no do tych nie będziemy strzelać z kuszy strzelby maluchów. No i 44 godziny w Enter the Gungeon, ale tutaj każda rozgrywka jest inna. Przychodzisz z pracy, ze szkoły, ze studiów, gdziekolwiek. O, to jest dobre, bo to zatrzymuje nam czas. Przejrzysty kamień, żelazna moneta, którą się też komuś ofiaruje.
Weźmy sobie z tym zamykę za zatrzymaniem czasu, bo to może się nam przydać. No i cóż, idziemy jeszcze do tego pana i liczymy na to, że coś nam da. 44 godziny, czy tam 46. A, to daje nam jakąś tam nieśmiertelność. Wypchana gwiazdka, pluszowa osłona. Nie wiem. Dobra, weźmy zegar. Z tych gier, które mam gdzieś tam na koncie, najdłużej z moich wyliczeń wyszło, że... grałem. Monster Hunter World. Nie mapę, człowieku! No, jeszcze ten mały mi tutaj załatwił. Mogę tylko przejść bossa. A potem w następnej komnacie może już być lepiej. Ale patrzcie, jak mu zabieram życia. Świetnie. Wykorzystajmy ten... Ale fuks, tu gdzieś mapa, tu gdzieś... Potem chyba koniec końców użyłem tego jednak. Użyłem na sam koniec, ale on już dostał. I patrzcie, i serca. Pyk, pyk. I dostajemy pieniek. Pieniek, dzięki któremu możemy ukraść coś ze sklepu. Jak stąd pójdę, to przyjdzie tu szczur i nam to ukradnie. Czy w sklepie było coś do ukradzenia? Do kradzieży? Klucz i... przejrzysty kamień, żelazna moneta. Dobra. Używamy hipka. Klucz kradzież. Niech będzie klucz kradzież. Wychodzimy, bo my już kończymy tutaj na tym piętrze. Idziemy na następne. Z kuszą i z podstawowym pistoletem. Po prostu great. Ale i takie są przejścia. Jakoś specjalnie tutaj nie robię jakiegoś restartu, bo nie mam czarnej skrzynki. To w sumie bez sensu, bo czasami no król nabojaków, który był teraz bossem, też jest uznawany tutaj w tej komnacie za najtrudniejszego bossa. Tak gdzieś słyszałem. Chociaż jak dostaniemy dwóch braci tych bliźniaków, to ja wiem, czy tak super lepiej jest. Ta kula na przykład też mnie denerwuje. Jest coś takiego, że jak im się zaświecą oczy na czerwono, to właśnie wtedy atak. Na przykład ci tacy, co machają tarczą. Panie pająk! Śmierć nadejdzie wkrótce. No już nadeszło. No dobra, uzupełnijmy do naszej super kuszy. A było, nie było, pomogła nam z bossem. Strzelaj mi się. Tutaj jest też tak, że dotknięcie tylko przeciwnika powoduje zabranie życia. Oj, panseria. Z jednej strony naboje, z drugiej strony naboje. O, to taka zmyłka, bo kiedyś przeskakiwałem, a to się zatrzymało. O, panowie nabojaki! Nie nabojaki, nie wiem, jak się tam dokładnie nazywają. Ale to już też mówiłem, jak się naładują elektrycznie, to... tą skrzynkę trzeba rozwalić w pierwszej kolejności, bo ona może napsuć krwi. Ci czarownicy też, ale widzę, że on jest chłopak doładowany. Giniesz! Panie czarownik, gdzie jest pan? Tutaj siedzimy. Mały. Patrzcie, atakujemy teraz. Jeszcze jest jakiś wzmocniony piernik. Wzmocniony piernik. No i nic tutaj specjalnego nam nie dał. No dobra. Mamy co mamy. I się nie poddamy. Trzeba dwa klucze mieć, bo jeden do drzwi, drugi to... do skrzyni, tutaj nic. Jesteśmy w drugiej komorze. Nic nam tu nie pomoże. Jak sami sobie nie pomożemy. Z
wzmocniony pan shotgunowiec. Ale pad. Przewrót. Przy takich grach jak ten Elder Souls uczysz się, naprawdę się uczysz tej refleksu. Jeszcze ktoś żyje? Nie, już koniec. Tu jest sklep i kupmy jakąś broń. Balonowa spluwa. A może niech będzie ciekawie w tym odcinku i kupmy balonową spluwę. Bo balonowej spluwy nie było. A, możemy jeszcze zrobić kradzież. Okej, okay. Zrobię kradzież i ukradnę widły. Lepkie palce. Pomyślałem sobie, że będę nagrywał te odcinki. Zabójczy wytrych odblokowano. Zabójczy wytrych odblokowano. Właśnie, w każdym odcinku jest coś... Patrzcie, jak strzelają widły. Strzelają jak trzeba. Ale obrażenia mają... słabe. Spróbujemy z balona. W każdym odcinku jest coś nowego, więc ja po prostu będę gdzieś tam w tytule opisywał właśnie rzeczy. Bo ktoś... ktoś gra i nie wie, jak działa jakiś balonowa coś. Balonowe coś, nawet spoko działa. Nawet szkoda tego marnować. Takie małe tornada uruchamia. No i już jesteśmy wyposażeni. A tak to się słabo zaczynało na początku. Kołek nam się już uzupełnia. Ale chyba już drugi raz w sklepie nie będziemy mogli nic ukraść. Te nie fioletowe, beczki rzucają na nas klątwę, więc najlepiej je rozwalić. I gdzieś tu ślepak, tak, ślepak na środku, pajęczyna do boju. W razie czego zmieniam broń. Już trochę mam. O, brązowa skrzynia. Super. Liczę na czarną, więc wstrzymam ten... wstrzymam ten klucz, aby użyć go na czarnej skrzyni, na którą liczę, że dostanę pierwszy snajper. Nie topesz, nie topesz. I skrzynka, bo skrzynka jest niedobra. Nie lubimy skrzynki. I tak ostatnio mówiłem, że ten mały fioletowy naładowany nie jest naprowadzający, ale on chyba jest naprowadzający, tak jak potem na filmie to oglądałem. No, tu by się jeszcze jedna skrzynia zdała. Dobra, weźmy sobie, postrzelajmy tą słabą. Ogień na ogień, no ale cóż. Widzicie? Ile tam trzeba wystrzelać? Dlatego ma... No dobra, że niby ogień, tak? No to masz z balona. Tylko teraz nie wiem, czy dostał z balona i dlatego, czy po prostu już tyle razy dostał, że... Fajnie, bo te balony, jak widzicie... samo naprowadzające. O, gdzieś słyszę skrzynkę. Już po tych odgłosach można poznać, że skrzynka tam... Znaczy skrzynka, książka ładuje. What the? Tak, jesteś skubany. To masz tutaj. Z podstawowej broni dostałeś w nosa. Nie wiem, czy ja tu mam jakąś super broń. No może super bronią jest faktycznie nasz... Tutaj ten latający go ich rozwala, więc... spoko, ale nie chcę tu pozwolić, żeby do mnie doleciała kula jakaś od nich, bo teraz mógłbym się pokusić i pójść do sprzedawcy i zobaczyć, czy ja mogę jeszcze... Ło! No, przy snajperach to raczej nie ma co. Co tutaj jest? Ściana! O kurde. Znaczy jest ściana, ale...
No, ten już, czyli tamten może płomienny, faktycznie było coś w tym, że na ogień nie działało. O, tu jest tarcza po prostu do tego snajpera. No i tu będzie skrzynia. Jaka to będzie skrzynia? Zielona. O, ale też nowa rzecz. Głowa demona. Pozdrowienia od Wanga. To jest broń. O. Zabójczy. Tu nie ma tych polskich, mimo że na górze jest broń, a tu zabójczy wytrych nie ma u zamknięte. Tak to zrobili. Ale mamy głowę demona. Nie, tu. Strzela gorącym promieniem, który może podpalać przeciwników. Okej. Okay. Także z każdym odcinkiem patrzcie, ile głowa demona ma amunicji. 500. I z głową demona pójdziemy na bossa. Witam z powrotem. Patrzcie. Złodziejstwo. A jakie tam złodziejstwo? Ciekawe, czy on się już nas obraził. Widzimy teraz. Obraził się. Zamknął sklep. Też nowość na filmach. Dzwonek, nic nie działa. Nic nie możemy kupić. Zostaje nam walka z bossem, ale jak tu jest skrzynia, to spróbujmy ją jeszcze rozwalić. Bo może będzie na przykład życie, albo złomek, albo śmieci. Są śmieci, bierzemy głowę demona, żeby sprawdzić, jak strzela. No i oczywiście balonową spluwę. Kto tu może być? Tu może być... Jak ona się nazywa? Give... Aha, kurde, to jest tak. Jak widzicie, nie jest to jakaś super ta głowa demona, bo trzeba cały czas trzymać atak. No ale trochę jej zabiera, nawet dużo, nie? Zamieniony w kamień. Odmieniony. Pytanie, dlaczego... Dlaczego balony do niej nie dolatują? Albo może czy ten promień tak do końca nie dolatywał i można było sądzić, że ten, jak on się nazywał, ten demon nie strzelał. Ale bez straty mamy serce i mamy, to jest dość ciekawa przylepka, przeładowanie, eksplozja, czyli strzał. Hej. Aha. Właśnie, strzelamy i w momencie przeładowania, jak przeładujemy, to ta strzała, która poleciała, wybucha. Co się, to jest w sumie dobre, bo odpalasz tam 15 takiego bossa, dostaje tym wszystkim, a ty potem tylko przeładowanie, 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 to wszystko wybucha. Spróbujemy to na jakichś wrogach. Patrzcie. Wow, wow, wow. Dobra, ale trzeba też mieć jakby taki trochę... O dobra, weźmy tego jeszcze demona. Taki refleks, bo to trzeba i strzelasz, i potem szybko przeładowujesz, i jeszcze się, kurde, kręcisz. Nie, nie idę tam na razie. No, takie tutaj na ten moment hit. O, widzicie? Coś jest nie tak z tą głową demona. Czarownik, czarownik, trzeba czarownika rozwalić. Słabo, bo nie do końca widać. Czy tu gdzieś nie miałem życia? Miałem tu życie. Oj, bym wpadł do dziury. Tak, tu miałem życie, ale... Fuks. To dobrze, że w ścianę nie wpadłem. I dlatego tej głowy demona nie będę używał, bo... Widzicie? Teraz pies ucieka.
Ale za daleko nie ucieknie. O kurde, tamtego trzeba rozwalić. Co to za kraina? Co to za komnata? Ale cały czas z tej kuszy, ale patrzcie, ile tu jest przejść. A jednak tam trzeba będzie przejść przez ten labirynt, bo widzę po prawej stronie jest. Chciałbym znaleźć sprzedawcę. Ciekawe, czy u tej dziewczyny można by coś ukraść. Tylko co? Zaklęty łuk, sześcian rozpaczy. Sześcian rozpaczy, chyba nie miałem sześcian rozpaczy. Sprawdźmy, bo jak nie sprawdzimy, można. Przyprawa. Kradniemy przyprawę, a jakże? Chociaż nie, może się przyda facet. Nie no, w tej sytuacji to bierzemy to, bo jak użyjemy przyprawy, o tak, i teraz facet, mamy dodatkowe serce, mam nadzieję, że gdzieś serce zdobędziemy. I patrzcie, cały czas idziemy, a początek był bardzo niezapowiadający. Tego trzeba rozwalić, bo to jak się rozpędzi potem, o, a tutaj głowa działa. Mamy to. Ale ogólnie jak widać, głowa super nie jest. Tam by się mogło okazać, że jest ukryte przejście. A, sprawdźmy sobie. Czy tu jest ukryta komnata? Nie. Sorry, Gregory, jeden ślepak stracony. Ale to nic, to nic. Liczę tu jeszcze na... Wiem, że to nie warto tutaj na tego... O, jest sprzedawca. Tak się obraził? Ale się chłopak obraził. O Jezus. No to straszne rzeczy. Nigdy już nie spotkamy sprzedawcy? No nic. Co tu zebrać? A, ta głowa demona nie, więc weźmy sobie to, bo to jest w miarę lepsze. O kurde. Jak widzicie, to działko to jest przekleństwo. Bo jego nie można rozwalić. Dopiero jak rozwalisz wszystkich przeciwników. Złóż ofiarę, tracisz serce. Ale mam tyle serc. Cyk. I co? Fajnie. Złożyłem ofiarę, ale nie zwróciłem uwagi, co ja takiego dostałem. Może po prostu złożyłem ofiarę, bo i tak może być. Pierwszy to ten. Czarownik, czarownik. I ten też jest ciężki. Dobrze. Właśnie to jest fajne, bo strzelasz i potem go wysadzasz. O. Cyk i pyk. I po nim. Co tu jeszcze jest? Ten. On jest jakiś naładowany chyba. Kurczę. No tu chłopak w takiej czapce z uszami. I mamy nową amunicję. Proszę bardzo. Jesteśmy na trzeciej komorze. Tutaj jest to pomieszczenie z tym. No dobra, mamy tutaj jeszcze przejście. Myślę, że i tak koniec końców skończy się na tym, że będziemy musieli iść. No niestety nie mam klucza, a sprzedawca mi klucza nie sprzeda, bo się obraził. Nie wiem, czy ten wróg był, ale on jest też bardzo fajny. Chyba w miarę to nawet poszło. Tutaj co to jest? Skrzynia, nie? Oj, zamknięte! Kolejna zła komnata. A, to mi coś dało, że oni są na czerwono. Co to daje? Nie wiem, co to daje, taka ampliczka. Ale szkoda tego. Tej kuszy. Najlepiej się ustawić tak. I pyk. I co tu mamy? Czemu nie dadzą jakiejś fajnej broni? Obrzyn. Obrzyn, serio. No dobra. Spróbujmy, jak działa obrzyn.
tu jest boss. Okej. Okay. Myślę, że trzeba iść do bossa, bo tak, sprawdźmy jeszcze tego szefa. Ale dobra, jako że jeszcze możemy tutaj dwie rzeczy sprawdzić. Nie będę się starał iść przez... Oni są chyba słabsi. Czy co? Patrzcie, on po prostu... Aha, ode mnie bije jakaś taka czerwona... Nie tyle aura, co taki promień mały leci. Ja tu jakieś serce zdobyłem. Nie żeby obrzyn był jakiś super, ale... Jak widzicie, obrzyn ma też krótki zasięg. I po co tu szedłem? Po to, żeby po prostu przyjść. Nie idę tam. Idę już do bossa. Mam 5 żyć tylko. Użyjemy balonowej i chyba tej. Ale w pierwszej kolejności balonowej. O Jezus. To nie jest dobry przeciwnik. Co, ja nie mam żadnych tych, jak to się nazywa? Nie mam żadnych... ślepaków, no. Sklepikarz się obraził. I teraz jest czat. No, bo to strzela, ale leci też... Pełne skupienie. Kurczaczki. Zawsze przy każdym bossie. Jeszcze rzućmy tego małego. No i teraz to jest trudne, bo te kule lecą. Naprawdę to trudno. Ja przejdę tego bossa, to jest nierealne. Przeszedłem tego bossa. Pamiętacie, jak się zaczynało? Gdzieś tam jakaś kusza i dostaje maskę klauna. Anonimowa pomoc. To jest super sprawa, bo gościu chodzi z tobą, jest nieśmiertelny i strzela jeszcze do wszystkich dookoła. Tylko, że mam mało życia, więc ogólnie i sklepikarz mnie nie lubi, chyba że mnie teraz polubi, bo jestem klaunem. Hej, jestem klaunem. Dobra, nie polubi mnie. Ale fajnie, bo tak jak mówię, każdy odcinek przynosi coś nowego. Z maską klauna można dojść daleko, a to jest już komora czwarta. Tylko, że broń to ja mam chyba słabą ogólnie. Patrzcie, jak klaun będzie robił robotę. Klaun po prostu jest dobry. I gdzieś tam czytałem, że są ogólnie różne rodzaje klaunów. A już jestem tutaj pusty. Jeszcze dostałem jakąś strzałą. Sorry was. Jezus. Każdy to widzi, nie? Ile tu jest pocisków. Czy wszyscy to widzą? No dobra, ta moja kusza to jakiś słaby jest. Klaunie, działaj tam. No przecież on nie może z wszystkich zabić, nie? Ale... Chociaż tego czaszkę, tak, pana czaszkę trzeba rozwalić. Żeby się nie odnowił. Ja też chodzę w masce. Dobra. Jeszcze! No kurczę, co za komnata! Naprawdę, ja mógłbym tutaj teoretycznie tylko unikać pocisków, bo klaun robi robotę. Patrzcie, jak on robi robotę.
to jest mistrz, nie? Tylko, że perspektywa, że dalej mnie nie lubi pan prezes, jest słaba i nie napawa optymizmem. Ale jeden cios i... Idź mistrzu, go tam załatw. Dobra, i tak tu trzeba przejść, tu są kładki, które się zapadają, trzeba uważać, żeby nie było jakichś kolców. O kurde. Dziura! Ostatni cios. Dajcie jakieś życie, no. Trzeba być koleżeńskim, no. Mam jeszcze te ślepaki, ale... Jeszcze śmierć. Komnata ze śmiercią to jest... Śmierć rzuca takie samonaprowadzające właśnie pociski. I bardzo trudno tego uniknąć, ale... Każdy to wie, każdy to widział. Cyk, serce. Nie ma klucza, więc sorry, Gregory. A broń jak zwykle też już na końcu. Mam tylko dwie strzały tutaj, więc polecimy chyba po prostu w obrzyn, no bo nie ma wyjścia. No i lecimy tutaj. Trzy ślepaki. Kurczę, no klucz by się przydał naprawdę. Panie klaunie, do roboty. Co tam na dole się objawiło? Ja z tego obrzyna to mogę sobie strzelać, ale patrzcie, i znowu mistrz klaun. Co bierzemy? Bierzemy chyba balonową spluwę. Tu? Balonowa spluwa, żeby była na bossa, chociaż w czwartej komorze. W tej sytuacji z tyloma sercami nie ma szans. Bo po czwartej komorze jest tylko giwerna, więc to jest... No, ja rzadko kiedy normalnie przechodzę. Ale tu maluchy mnie atakują z tyłu. Jakieś życie mi tutaj chyba jakiś maluch zabrał po prostu. Dobra, mamy to otworzone, idziemy dalej. O kurczę, tutaj taka komnata. Ten na czerwono jakiś naładowany mistrz, mocarz i poszło. No ale tak jak mówiłem, na początku zaczynaliśmy, było słabo, ale patrzcie. Klam, tu, tego, tamtego. 249 straconych żyć za mną, a w porównaniu do Eldest Souls mam obecnie 180 straconych. No i dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii. Albo, o, zobaczymy jeszcze co ten ma. Pociski Bambi i krytyczne pociski. Dobra, do zobaczenia.